przybytku w chwili jego śmierci na krzyżu. Zasłony były dwie. Jedna oddzielała przedzionek od miejsca świętego, a druga miejsce święte od najświętszego. Względy teologiczne wskazywałyby raczej na rozdarcie drugiej zasłony przed miejscem najświętszym, przez co ewangeliści chcieli powiedzieć, że ze śmiercią Pana Jezusa dawna świątynia straciła swój charakter sakralny. Świątynia żydowska przestała spełniać funkcję znaku obecności Bożej. W rozmowie z Samarytanką znajdujemy te słowa. Wierz mi, kobieto, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą dawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. To samo wieści Janowa refleksja o sensie śmierci na zbawcze Jezusa, gdzie czytamy, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Chrystus uczy, że materialna świątynia ustąpi miejsca nowej rzeczywistości ciału zmartwychwstałego Pana. Staje się on nową świątynią dopiero po jej zburzeniu, to znaczy po gwałtem zadanej śmierci. Po niej wzniesieniem na nową będzie zmartwychwstanie, na co on wskazuje wzmianka o trzech dniach. W prologu Janowym czytamy słowa powtarzane w modlitwie Aniu Pańskim: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dosłownie Słowo rozbiło namiot. Znaczy to, że wszystkie znaki obecności Bożej, tak jak Arka Przymierza, namiot spotkania, obłok znany z tradycji wyjścia, czy wreszcie późniejsza świątynia, w Jezusie znajdują swoje wypełnienie, bo On jest obecnością Bożą. Działalność publiczna Pana Jezusa dawała niejedną sposobność do tego, by zaznaczyć Jego stosunek do świątyni. Ma ona dwa oblicza, tak różne, że niemal przeciwstawne, a jednak one się wzajemnie dopełniają. Z jednej strony widać u Pana Jezusa niezmienną i stanowczą opozycję wobec nadużyć, jakich dopuszczano się w świątyni. Ta opozycja była podyktowana troską o cześć dla świątyni. Z drugiej zaś strony Pan Jezus wielokrotnie jawnie uczy, że ma ono znaczenie zaledwie przejściowe, że świątynia i kult dotychczasowy wstąpi miejsca nowej rzeczywistości, jaką On wprowadzi. Ta postawa mieści się zresztą w Jego stosunku do prawa mojżeszowego w ogóle. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo u proroków. Tym niemniej Jezus okazywał cześć dla świątyni. Przytoczył chociażby te fakty, nauczał w niej, uzdrawiał. Nie pozwalał przenosić przez nią sprzętu, brał w obronę jej żywotną świętość przed martwą kazuistyką rabinów. Stosunek Jezusa do świątyni jerozolimskiej ukazuje się najpełniej w znaku jej oczyszczenia przez Niego. Miarą doskonałości tego znaku jest fakt, że zamieszczają go wszyscy ewangeliści. Pan Jezus i świątynia to temat, który podjęliśmy podczas naszego spotkania w ramach katechezy na antenie Radia Maria. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Słuchają Państwo Radia Maria w programie Nocnym. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech Pan
Cię pochwał Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam, drogie wysłuchacze Radia Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Rus. Dzisiaj gościmy w domu prowincjalnym sióstr nazaretanek prowincji krakowskiej w Krakowie i będę rozmawiał z siostrą Letycją Łasek. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się, proszę siostry, we wrześniu, kiedy wspominamy przede wszystkim osoby, które poległy w obronie ojczyzny, ale także zginęły męczeńską śmiercią z rąk okupanta hitlerowskiego i sowieckiego. 4 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie siostry Steli i 10 towarzyszek, męczenniczek, które zginęły w Nowogródku. W tym roku, 1 sierpnia, obchodziliśmy 75. rocznicę tego męczeństwa sióstr nazaretanek, które ofiarowały swoje życie, by ratować mieszkańców Nowogródka z rąk Niemców. 11 zakonnic ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu pod przewodnictwem siostry Marii Steli zostało rozstrzelanych w lesie pod Nowogródkiem. Spróbujmy na wstępie przybliżyć naszym radiosłuchaczom tych 11 bohaterskich sióstr męczenniczek. Najważniejszą z nich, ich przewodniczką duchową była siostra Stella, która w tym czasie pełniła funkcję przełożonej domu. Była siostra Raimunda, siostra Imelda, siostra Kanuta, siostra Daniela, Felicyta, Gwidona, siostra Sergia, Heliodora, Kamisja i Boromea. Do tej wspólnoty należała jeszcze siostra Małgorzata. Nie poległa, nie została rozstrzelana tak jak tych 11, ale ona też jest sługą Bożą i myślę, że będzie okazja, by o jej bohaterstwie i jej białym męczeństwie jeszcze powiedzieć. 11 błogosławionych sióstr męczenniczek z Nowogródka. Przybyły do Nowogródka, żeby zająć się farą, kościołem nowogródzkim. Przybyły, żeby zająć się wychowaniem dzieci, ale nie wszystkie były nauczycielkami, tylko jedna. A jednak mimo wszystko tak zżyły się z mieszkańcami Nowogródka, że wszyscy nazywali je nasze dobre siostry. A jak to się stało, że siostry nazaretanki trafiły w ogóle do Nowogródka, że zaczęły tam pracę, zamieszkały w klasztorze? Był rok 1929, kiedy ksiądz biskup Łoziński poprosił o to, żeby siostry przybyły do Nowogródka i zajęły się farą. Historia była taka, że po powstaniu styczniowym władze rosyjskie pozwoliły na to, by funkcjonował w Nowogródku tylko jeden kościół. Były w tym czasie dwa kościoły. Kościół świętego Michała i właśnie fara. Fara była kościołem szczególnym. To jest fara Witoldowa. To właśnie tam brał ślub król Jagiełło. To właśnie w tym kościele, przy tym kościele rozwijało się życie tej wspólnoty i całego Nowogródka przez długie, długie lata. I to był kościół bardzo historyczny, związany z różnymi wydarzeniami i dziejami właśnie Polski, Żmudzi, Białorusi i tego i Rzeczpospolitej, po prostu Rzeczpospolitej. I kiedy po wojnach napoleońskich fara była zniszczona, zdecydowano, że ją, że będzie zamknięta, że to właśnie tylko w kościele świętego Michała będzie mogło toczyć się życie religijne. Fara podupadła i ksiądz biskup po odzyskaniu niepodległości postanowił, że trzeba farę odbudować, choćby ze względu na jej historyczny wymiar. I ta odbudowa przebiegała bardzo, bardzo powoli, więc pomyślał, że jeśli tam będą siostry, to wszystko będzie szło znacznie lepiej. I rzeczywiście tak się stało. Siostry przyjechały do fary, przyjechały do Nowogródka w 1929 roku, a w 1931 roku fara już miała dach, była już odnowiona, odnawiono już wnętrze fary i rzeczywiście siostry zaopiekowały się kościołem i jednocześnie zaczęły służyć temu miastu. Początki wcale nie były proste, bo okazało się, że siostry nie zostały życzliwie przyjęte w Nowogródku. Wprost przeciwnie, bardzo sceptycznie Polacy podeszli do pomysłu, żeby siostry były. Nawet jest taki zapis w kronikach domowych,
że jeden z rajców miasta miał powiedzieć, no jak to takie panie nazaretanki, które prowadzą wielkie szkoły, miałyby pracować tu w Nowogródku? A okazało się, że jednak dało się i ta praca sióstr była potrzebna. Właśnie to się stało, że siostry nazaretanki zdobyły sobie takie zaufanie w tym okresie międzywojennym przed wybuchem II wojny światowej. Myślę, że to przede wszystkim było spowodowane tym, że siostry były trochę nieugięte w tym, że mają trwać na posterunku, mają być właśnie tam w Nowogródku. Początek był taki, że szukały miejsca, gdzie mogłyby zamieszkać, bo plebania, którą ksiądz biskup przeznaczył dla sióstr, była wydzierżawiona panu staroście, który wcale nie chciał tej plebanii tam opuścić. Dobrze mu tam było na tej dzierżawie. Jego żona zrobiła wszystko, żeby utrudnić życie siostrom. Ona, jakby od jej decyzji zależało, czy siostry będą mogły prowadzić bursę, czy nie. I wszystko było oczywiście na nie. I pierwszymi, którzy okazali siostrom pomoc, byli Białorusini. To oni postanowili, że oddadzą siostrom nowo wybudowany dom, w którym miałyby pokoje dwa i w którym mogłyby zamieszkać i poprowadzić bursę. I rzeczywiście tak się stało. A potem do tej bursy zaczęło przybywać coraz więcej dziewcząt, bo okazało się, że siostry bardzo dobrze radzą sobie z trudnymi przypadkami. A potem siostry zaczęły prowadzić szkołę takiego rękodzielnictwa. Dziewczęta przychodziły tam na kursy, udzielały korepetycji z francuskiego i zaczęły bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. I potem ta życzliwość w miarę upływu czasu rosła wobec sióstr, kiedy w 1931 roku padła decyzja o tym, żeby siostry rozpoczęły pracę w szkole, otworzyły szkołę trzyklasową. Ta okazała się za mała, bo tak wiele dzieci było chętnych do tej szkoły, że rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły, już takiego drewnianego, piętrowego, sześcioklasowego, które miało oczywiście tylu chętnych, że siostry prowadziły i szkołę, i internat dla dzieci. Proszę siostry, przychodzi wrzesień 1939 rok. 17 września Armia Czerwona anektuje Nowogródek i rozpoczynają się represje sowieckich okupantów, które są skierowane w kierunku mieszkańców, ale także w kierunku zgromadzenia sióstr nazaretanek. Tak, to był bardzo trudny czas, przede wszystkim dlatego, że władze komunistyczne no, nie uznawały sióstr i takiej formy życia, jaką siostry prowadziły, więc przede wszystkim wyrzucono siostry ze szkoły, a potem również wyrzucono siostry ze wszystkich tych budynków, z ich domów, w którym mieszkały i z tego całego terenu, który siostry zajmowały. Siostry musiały zdjąć habity zakonne, przebrać się w świeckie stroje i zamieszkać kątem u ludzi. I podjęły się zupełnie prostych takich prac i czynności, które dałyby im utrzymanie. Oczywiście cały czas opiekowały się kościołem, cały czas opiekowały się farą. Trzy siostry zostały zatrudnione jako sprzątaczki w szkole. Mogły więc mieszkać przy szkole, mogły jakby czuwać nad klasztorem, a rosyjski dyrektor miał wtedy mówić, że te monaszki są bardzo dobrymi pracownikami, bo nie kradną i dobrze pracują. I bardzo sobie cenił pracę sióstr. Siostra Małgorzata pracowała wtedy w szpitalu, również w świeckim stroju. Siostry mogły spotykać się tylko na mszy świętej w farze i wieczorem na modlitwie różańcowej, ale te wspólne spotkania dawały im moc i siłę do tworzenia wspólnoty, do tego trwania i przetrwania tego trudnego czasu. Proszę siostry, i sytuacja na Nowogródku zmienia się 6 lipca 1921 roku, kiedy, jak wiemy, do miasta wkraczają wojska niemieckie i tu rozpoczyna się kolejny dramatyczny czas dla miasta, a dla sióstr nazaretanek rozpoczyna się droga do męczeńskiej śmierci. Właściwie tak, chociaż na początku wydawało się, że los sióstr i los mieszkańców troszkę się jakby poprawia, choćby dlatego, że siostry mogły na nowo ubrać habity. Niemcy oddali również siostrom jeden z budynków, chociaż
Potem go zabrano i tylko pozostała taka mała pralnia w ogrodzie, gdzie siostry mogły się razem spotykać, gdzie siostry mogły razem być. W dalszym ciągu mieszkały u ludzi, ale korzystały z tego, by być razem, korzystały z tego, by tworzyć wspólnotę, by ta więź i życie duchowe dalej w tej wspólnocie, chociaż pozornie rozproszonej, było i trwało. I na początku wydawało się, że te represje nie będą jakoś w Nowogródku wzmożone, ale już w krótkim czasie rozpoczęło się prześladowanie Żydów. Potem kolejne aresztowania i rozstrzelania, ale również trudne dla Nowogródka było to, że w lasach dookoła Nowogródka bardzo aktywnie działali partyzanci. Zarówno partyzanci białoruscy, jak i partyzanci z Armii Krajowej. Czasami ze sobą współpracowali, czasami ze sobą walczyli, ale w gruncie rzeczy no, lasy jakby należały do nich. I stąd do Nowogródka zaczęły przybywać oddziały SS, oddziały takie specjalne oddziały niemieckie, które właśnie tropiły partyzantów i tych wszystkich, którzy rzekomo z partyzantami współpracowali. I właśnie takie podejrzenie o współpracę z partyzantami stało się prawdopodobnie bezpośrednim przyczynkiem do tego, że siostry zostały aresztowane, a potem rozstrzelane. Właśnie, proszę siostry, jak do tego doszło, do tej męczeńskiej śmierci? Jaka była ta geneza? Już siostra o tym wspomniała, ale jak te dramatyczne, tragiczne, męczeńska śmierć w Nowogródku sióstr 1 sierpnia roku 1943. Właściwie do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego siostry zostały rozstrzelane. Nikt tego do końca nie wie. Przesłanki wskazują na to, że rzeczywiście zaistniała pomyłka, ale czy mogą być pomyłki w Bożych planach? Aresztowano mieszkańców Nowogródka. To byli zarówno Polacy, jak i Białorusini. Inteligencja, wśród nich byli również księża. I wszystko wskazywało na to, że mogą oni podzielić los aresztowanych z 1942 roku i zostaną rozstrzelani. Siostry wtedy modliły się za tych właśnie mieszkańców Nowogródka i ksiądz Zienkiewicz, który wtedy był duszpasterzem i kapelanem, rektorem fary, usłyszał od siostry Stelli takie słowa: Mój Boże, jeżeli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny. Modlimy się nawet o to. Po kilku dniach okazało się, że zmieniono decyzję. Oni nie zostali rozstrzelani, tylko wywiezieni w głąb Niemiec, ale na liście Gestapo pojawiła się osoba księdza Zienkiewicza. To wskazywało na to, że teraz księdzu grozi niebezpieczeństwo i siostra Stella znów wypowiedziała podobne słowa, tym razem mówiąc o tym, że życie księdza jest ważniejsze od ich życia, więc jeśli potrzebna ofiara, to one oddadzą życie za księdza i ofiara po prostu została przyjęta. Wieczorem siostry zostały wezwane na komisariat na godzinę 7:30. Miały się tam stawić. Po wieczornym różańcu siostra Stella wraz z 10 siostrami wyruszyła. Fara jest jakby na wzgórzu. Dom sióstr, szkoła były trochę w dolince. Więc takim charakterystycznym widokiem było to, jak siostry jedna za drugą, za siostrą Stellą, szły tym chodnikiem pod górę, idąc tam do budynku komisariatu. Często właśnie tak wędrowały i taki obraz utkwił też w pamięci mieszkańców Nowogródka. Po drodze, idąc, siostry spotkały siostrę Małgorzatę. Przypomnę, że siostra Małgorzata chodziła w świeckim stroju, wracała z dyżuru w szpitalu. Siostra Stella poleciła jej, żeby wróciła do domu, zamknęła farę, zrobiła wszystko tak, jak trzeba, a jeśli będzie potrzebna, to po prostu ktoś z komisariatu ją wezwie i dołączy do sióstr. A siostry poszły. Następnego dnia była niedziela rano, sióstr nie było, ich jeden
stacjonału i powiedział: siostry zostały rozstrzelane. Po mieście krążyły różne plotki, że siostry zostały wywiezione, że są w areszcie. Nie wiadomo było, co się stało tak naprawdę. I dopiero potem, kiedy ksiądz Zienkiewicz przekonał się, że rzeczywiście ta informacja o rozstrzelaniu była prawdziwa, na stopniach Fary przy ołtarzu powiedział jej, że siostry nie żyją. Proszę siostry, czy wiemy w takim miejscu, w którym miejscu siostry zostały rozstrzelone, czy znamy to miejsce i jak wyglądała później ekshumacja tych ciał? No, trzeba powiedzieć, że dość szybko było wiadomo, gdzie jest to miejsce. Powiem tylko jeszcze, dopowiem może jeszcze to, że właściwie wciąż nie wiadomo było, dlaczego siostry zostały rozstrzelane. Potem z różnych takich wycinków wydarzeń ksiądz Zienkiewicz, siostra Małgorzata i inni odtworzyli jakby przebieg tego, co się stało i jak to mogło wyglądać. Otóż wyglądało to w ten sposób, że siostry po przesłuchaniu w komisariacie od razu zostały wywiezione na miejsce straceń, ale ponieważ to była sobota wieczorem, w lesie za Koszarami, gdzie zwykle dokonywano tych egzekucji, tam jeszcze tętniło życie. Ludzie prowadzili zwierzęta z pola, rolnicy gdzieś tam wracali do domów i Niemcy postanowili, że to jeszcze za wcześnie, że nie można się rozstrzelać, bo będzie to słychać, i zmienili decyzję. Zabrano siostry z powrotem na komisariat. Noc spędziły w podziemiach jednej z piwnic. Łotysz, który był tam palaczem, wspominał potem, taki Tatar, a potem jeden z niemieckich pracowników, który był Łotyszem, że widzieli, jak siostry kolejno kładły się krzyżem na tej posadzce i modliły się, a pozostałe siostry modliły się stojąc. Około godziny 4 wywieziono je samochodami, tym razem dalej, poza miasto, mniej więcej 5 km. I tam już czekał wykopany grób. I tam poprowadzono siostry od drogi, to jest mniej więcej 500 metrów, do mogiły. Mogiła była już wykopana, przygotowana i siostry rozstrzelano. Niemiec, który uczestniczył w egzekucji, jeden z Niemców, pijany potem, mówił, jak one szły, jak szły. Kiedy ktoś zapytał, kto? Wasze siostry. Dwa razy wracał do tego, jak one szły. Zrobiło to na nim tak ogromne wrażenie. Siostry na własną prośbę, czy na prośbę siostry Steli, zostały rozstrzelane w habitach i w strojach zakonnych. Jak odnaleziono jej grób? Siostra Małgorzata po 5 tygodniach mniej więcej odnalazła to miejsce, bo ktoś powiedział, gdzie to może być. Odnalazła świeżą staną mogiłę. Kiedy odkopała ją, trafiła na jakieś ciało. Gdy pociągnęła za część odzieży, okazało się, że oderwała numerek, który należał do siostry Steli. I była już pewna, że to jest mogiła. Zostawiła tam tylko mały krzyżyk, a dopiero potem, po wojnie, można było to miejsce już na nowo jakby odnaleźć i przeprowadzić ekshumację. Dlaczego przeprowadzono ekshumację? Przede wszystkim dlatego, że zaczęły się już deportacje ludności polskiej za Bug. I ksiądz Zienkiewicz, obawiając się, że może dojść do tego zapomnienia o siostrach, o tym, co się stało, postanowił przenieść ciała sióstr do Fary, czyli do grobu wykopanego obok Fary. Proszę siostry, i w roku 1991 rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który zakończony został oczywiście beatyfikacją sióstr. Przypomnę, że w dniu 5 marca roku 2000 Jan Paweł II na planie świętego Piotra w Watykanie dokonał beatyfikacji 11 męczennic na pokrótka. Była to pierwsza beatyfikacja w wielkim jubileuszu roku 2000. Jan Paweł II powiedział piękne słowa o wierze i całkowitym oddaniu się Panu Bogu przez 11 sióstr. Tak, Ojciec Święty podkreślił, że właściwie ten dar, który został im dany na Chrzcie Świętym, dar wiary, one w sobie pielęgnowały, rozwijały. To ziarno łaski, które zostało rzucone, rozwinęło się, zakorzeniło i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar własnego życia.
słowa Chrystusa, nikt nie ma większej miłości nad tym, by ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, jak najbardziej zrealizowały się w życiu tych 11 sióstr, ale również w życiu tej 12 siostry Małgorzaty, która przez cały okres komunizmu pozostała tam w parze, opiekowała się parą, modliła się, animowała życie religijne, ukrywając się też w jakiś sposób, bo przez cały czas była w stroju świeckim, ale fara nie została zamknięta przez cały okres komunizmu. Tam trwało życie religijne, które zostało ochronione, przeniesione. Dzięki jej postawie również i jej wielkiej wierze miała zostać, miała pilnować fary i tak się stało. Dzisiaj jest sługą Bożą i oczekujemy też na jej beatyfikację. Proszę siostry, a jak rozwija się obecnie kult 11 męczennic Nowogródka w Polsce? Myślę, że coraz więcej osób wie o naszych siostrach i coraz więcej osób modli się za ich wstawiennictwem, ponieważ to nazaretanki, ponieważ oddały życie za ojców rodzin, za rodzinę, więc przede wszystkim właśnie rodziny modlą się za wstawiennictwem naszych sióstr. Coraz więcej osób zgłasza się też prosząc o relikwie do kościołów, do świątyń, do kaplic, by właśnie siostry przez relikwie również były obecne w życiu i w modlitwie tych ludzi. Ale rozwija się również kult sióstr tam na Białorusi. Bardzo wiele pielgrzymek z Polski wyjeżdża tam. Przewodnicy dzisiaj w Nowogródku mówią o tym, że nawet więcej pielgrzymów przybywa ze względu na siostry niż ze względu na Mickiewicza, bo przecież on się tam w Nowogródku urodził, tam jest jego muzeum. A właśnie w tym roku fara uzyskała tytuł sanktuarium sióstr męczenniczek, więc to też będzie, to jest przyczynek do tego, by coraz więcej osób tam przebywało. Odbywają się pielgrzymki do tego miejsca z całej Białorusi i ten kult rzeczywiście jest tam bardzo, bardzo żywy. Takim kolejnym etapem jest oczekiwanie na kanonizację siódmęczenniczek i także, jak siostra powiedziała, modlimy się, trwa ten proces beatyfikacyjny sługi Bożej siostry Małgorzaty Banaś. Czyli tego księdza, za którego siostra ofiarowała swoje życie, również i ksiądz Zienkiewicz jest już sługą Bożą, więc jakby te losy ich splecione ze sobą wydały taki właśnie bogaty owoc w Kościele, owoc świętości. Na pewno siostra była w Nowogródku, w tym sanktuarium. Jakie uczucia towarzyszą siostrze, która modli się przy grobie męczennic, które oddało życie za innych ludzi, za to, żeby te osoby mogły żyć? Przede wszystkim jak wielka wdzięczność i chwała wobec Pana Boga, bo to jest najważniejsze. Ja w tym roku byłam po raz pierwszy w Nowogródku. Pojechałyśmy tam z siostrami, ponieważ była 75. rocznica męczeńskiej śmierci naszych sióstr. To nasza siostra prowincjalna, siostra Paula, postanowiła, żeby każda siostra miała okazję być tam. Jeśli do tej pory nie była, a chce, żeby pielgrzymować do tego miejsca i było nas bardzo dużo w tym roku w Nowogródku. To jest niesamowite przeżycie. Modlić się przy ich sarkofagu, bo dzisiaj ich relikwie spoczywają w nowogródzkiej farze, zostały przeniesione już do nowogródzkiej fary. One są tam po prostu żywe i obecne. Bardzo wzruszające i wstrząsające jest bycie na ich mogile. My poszłyśmy tam wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, kiedy Nowogródek spał. Poszłyśmy tak, jak one szły. W ciszy, w milczeniu, żeby towarzyszyć im jakby w tej nocy męki i konania, ale też przeżyć to spotkanie razem z nimi. Ale myślę, że siostry pomagają w różny sposób. One dla mnie osobiście, ponieważ jakiś czas ja jestem nauczycielem, byłam też dyrektorem szkoły, one były związane ze szkołą, więc jakiekolwiek problemy i trudności były w szkole, to uciekałyśmy się wtedy do sióstr męczenniczek i mówiłam, no pomóżcie proszę, bo wy wiecie, co to znaczy być w szkole. I one pomagają w różny sposób, ale też to ich męczeństwo ma wymiar taki ekumeniczny, bo ofiarowały życie nie tylko za katolików, ale tam byli również i prawosławni, tam byli mahometanie w Nowogródku, tam były różne nacje, za które siostry oddały życie, nie pytając, kto jest kim, więc ten ich męczeństwo ma taki wielowątkowy
i zawierzenia mocy Ducha Świętego. Wybrał was Chrystus i przeznaczył na to, abyście przyniosły owoc waszego życia i aby owoc wasz trwał. Bardzo dziękuję siostrze za to spotkanie, za tą rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z siostrą Letycją Łasek ze Zgromadzenia Śródnazaretanek w prowincji krakowskiej i tą audycję prowadziliśmy w Domu Prowincjalnym Śródnazaretanek w prowincji krakowskiej w Krakowie. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Cześć! Już dziś zapraszamy Was na audycję dla młodzieży Westerplatte Młodych w telewizji Trwam. I czas wzrastania w imieniu Maryja. Święty Stanisław Kostra, postać nietuzinkowa i uciekinier od dóbr tego świata. O nim i jego uczestce opowiedzą nam zaproszeni do studia goście. A gościć będziemy młodzieżową agencję informacyjną Majka. Pamiętajcie, 18.15 Westerplatte Młodych w telewizji Trwam. I 21.30 czas wzrastania w Radiu Maryja. Do zobaczenia. Zabieranie głosu w sprawach europejskich.
Internetu. To znaczy niektórzy mówią, że to jest cenzura i nie usłyszą.
kolegi w Parlamencie Europejskim, ponieważ one nie podobały się komuś. Oczywiście posłowie, którzy wyzywali premiera Orbana, nie zostali natychmiastowo pouczeni i ukarani. I to jest taka cenzura selektywna. Najpierw mówimy, że będą usuwane treści terrorystyczne, z tym się wszyscy zgadzamy, tak? Ale kolejnym jakby skutkiem wprowadzenia takiej dyrektywy może być, że będą, tak też mieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim o mowie nienawiści. Tylko pytanie, co to jest mowa nienawiści? Tutaj już bardzo łatwo można niewygodne opinie pod adresem rządowym traktować jako mowę nienawiści. I ja jakby tą dyrektywę wczorajszą rozpatruję w takim kierunku mającym na celu nałożenie kagańca na usta użytkowników internetu i w ogóle ci, którzy mówią o wolności prasy, że jest łamana niby w Polsce, nagle głosują za wprowadzenie cenzury prewencyjnej w internecie. I to jeszcze bezczelnie pan poseł Boni powiedział, że oni głosowali za, żeby był materiał wyjściowy, a będą zmuszać polski rząd, żeby w Radzie zmienił niektóre zapisy. No to tak? Totalna schizofrenia, bo jeszcze nie tak dawno te same osoby, posłowie do Parlamentu Europejskiego Platformy Obywatelskiej, wypowiadały się jednoznacznie, że będą głosować przeciwko Akta 2. No więc to jest brak odpowiedzialności za słowo. To, co my obserwowaliśmy przez całe 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, to nam Tusk wychodził i mówił jedno, to teraz bardzo fajnie po latach brzmi, jak się sobie tego posłucha i w ogóle nie zamierzał realizować swoich obietnic. Tak samo jest z Platformą i posłami. Oni jednego dnia mówią, że będą głosować tak po to, żeby ludzie posłuchali, a następnego dnia robią coś przeciwnego. Wracając do tej dyrektywy, ja mam nadzieję, że w Radzie będzie większy rozsądek i uda się dojść do takiego rozwiązania prawnego, które będzie i chroniło prawa autorskie, bo osobom twórcom jakby ochrona ich praw się należy, ale też będzie zapewniała pewną swobodę bez cenzury korzystania z treści w internecie. Pani poseł, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy komentarz dotyczący dwóch takich niechlubnych wydarzeń, zarówno artykuł 7 uruchomiony wobec Węgier, jak i również tak zwana dyrektywa o prawie autorskim. Będziemy bacznie także tym tematom przyglądać się. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak? Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta dyrektywa jeszcze się uda poprawić w Radzie, a artykuł 7 i te rozwiązania mogą zmienić nasi wyborcy, głosując na tych posłów do przyszłego parlamentu, którzy nie będą stosować takich metod. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach z dnia z panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Beatą Gosiewską.